Teraz? Teraz zrobimy papa twoim marzeniom o długim i szczęśliwym życiu. Spędzimy razem jeszcze trochę czasu. O kur... cudownie. Nie jest tak źle. Wyszliśmy cało z wojny polityków ze szpiegami. Na pewno dorobiłeś się potężnych nieprzyjaciół. Myers o tobie nie zapomni. Nie po tym, jak zabiłeś jej najwierniejszego człowieka. Jeśli wybuchnie wojna, Reed będzie tylko pierwszą z wielu ofiar. On prowadził własną wojnę. Walczył o ideały. Takich ludzi nikt potem nie pamięta. Teraz muszę się skupić na sobie. Miło było pokrzyżować plany NUSA i wystrzelić półżywego cyborga w kosmos. Tak się właśnie zostaje legendą. Ale zegar tyka. Umierasz. Musisz coś z tym zrobić. Wiemy, skurwysynów, którzy go załatwili. A wiecie czemu? Bo choć
chociaż Kurt Hansen zginął, to Barnes żyje! Jak to się kurwa wyłącza? To nie był żaden pułkownik, tylko zwykły gangus. A teraz gryzie ziemię, więc skończ go tak tytułować. Ciszej, kretynko, chcesz iść w jego ślady? Jesteś. Wybacz, nie zdążyłem zaparzyć herbaty. Nie wpadłem na herbatę. Co to za pilna robota? To nie jest zwykła robota. Chodzi o przyszłość Dogtown. Kurt Hansen. Człowiek o wielu twarzach. Kryminalista, pies wojny. Dla mnie biznesmen. A biznes nie lubi próżni. Nad trumną pułkownika już krążą sępy. Organizacja wybierze nowego przywódcę. A my pomożemy im wybrać właściwie. I weź drzazgę. Niech zgadnę. Masz już swojego kandydata. Podpułkownik Bennett. Jeden z najbardziej oddanych żołnierzy Hansena. Cieszy się poważaniem, potrafi pociągnąć za sobą ludzi. Bennett to logiczny wybór. Niestety jest też kontrkandydat, nazywa się Jago. Stoi niżej w hierarchii, ale mierzy wysoko. Zaczął nawet szukać wsparcia z zewnątrz. Postawił na voodoo boysów. Spotkasz się z Jago i przekonasz go, żeby sobie odpuścił. Przykro mi, Hans. Mam już dość mieszania się w politykę. A później ludzie się dziwią, że polityka kopie ich w dupę. Niepotrzebnie się fatygowałeś. Chyba masz rację. Niech będzie. Wchodzę w to. Nie ty, tylko Aguilar. A nie nadążam. Hansen utrzymywał swoją pozycję dzięki szerokim kontaktom. Większość interesów prowadził z kubańskim kartelem. Aguilar to płatny zabójca z Hawany. Chodząca legenda. Wiesz, co się dzieje, kiedy ktoś w Hawanie odpala cygaro? Gdzieś na świecie Aguilar pociąga za spust. Szczęśliwie się składa, że mam jego imprint. A ty masz doświadczenie z tym techem. Podsumujmy. Mam przyjąć tożsamość Aguilara. Spotkać się z Jago i wybić mu z głowy głupie pomysły. Dziecinnie proste. Płatny zabójca. Brzmi interesująco. Coś więcej na jego temat? Prawdziwe imię nieznane. Dokładna liczba ofiar nieznana. Mówi się o kilkudziesięciu. Na każdym kontynencie. Może to tylko plotki, ale taka reputacja to klucz w negocjacjach.
Powiedz mi więcej o Bennecie. Były Marines. Brał udział w operacji Deszczowa Noc. Nie kwestionował rozkazów. Nie prosił o zaszczyty. Wierny od początku do końca. Czemu właściwie ja go się nie nadaję? Odpowiadał za finanse Hansena. To księgowy, nie żołnierz. Liczeniem cyferek tłumów nie porwie. Okej, wszystko jasne. Przygotowałem dla ciebie broń. Ten sam model, którego używa Aguilar. Jest też drzazga z przydatnymi informacjami. Częstuj się. Interesujący egzemplarz. A jaki mocny argument. To unikat robiony na zamówienie. Czas na danie główne. Przebierz się i przetestuj imprint. Różnice? A co? Nie przetestowałeś techu wcześniej, że musisz pytać? I ty masz czelność nazywać siebie fikserem? Lepiej niż się spodziewałem, V. Czy raczej Aguilar? Na Jago też zrobisz duże wrażenie. Wiem z zaufanego źródła, że wkrótce ma spotkać się w Dogtown z delegacją Voodoo Boysów. Zaraz ci wyślę koordynaty. Ha! Gangusy mnie nie obchodzą, więc jak to rozegrasz, to twoja sprawa. Zależy mi tylko na jednym. Jaką ma się wycofać? Jak już przemówisz mu do rozsądku, zadzwoń do mnie. I pamiętaj, że od tego zależy przyszłość dzielnicy. Twoja przyszłość też, Hans. Lepiej mnie nie wystaw. Ćwiczysz rolę. Jeszcze ci trochę brakuje. Powodzenia. Yeah.
czas na Kubańczyka. Allez, ça c'est pas territoire. Mam propozycję. Dogadajmy się. Uwierzcie mi, to najlepsza propozycja, jaką usłyszeliście w swoim życiu. Mój foot avec you. Ma foot finił. Trzeba poczekać. Tak na widoku? A, już łapię. Test charakterów. Dopierdolim, Aguilar. Aha, są. Jeszcze nie wiedzą, w co się pakują. Coś jest nie tak, szefie. A ty kto? Mam dla ciebie wiadomość. Od kogo? Od moich przełożonych. Pochodzą z Hawany. Kojarzysz? Aguilar. To ty. Wiemy, że próbujesz wygryźć Beneta. Wiemy o twoich układach. Wudu boi się? Kiepski wybór, bo widzisz, tak się składa, że moi przełożeni to chrześcijanie. Ale nigdy nie chciałem ich urazić. Co teraz będzie? Łańcuch dowodzenia. Mówi ci to coś? Jeśli jedno ogniwo nie potrafi się dopasować do innych, łańcuch pęka. Więc teraz zapomnisz o ambicjach i grzecznie wrócisz na swoje miejsce w szeregu. Mam nadzieję, że wyrażam się jasno. Charlie. Taki z ciebie kozak? Przekonajmy się. Kurwa, nie, poczekaj. Czyli nie jesteś tylko legendą. Zrozumiałem lekcję. Wycofam się. Ale jest coś, o czym musicie wiedzieć. Bennett to pionek Arasaki. Chcą przejąć kontrolę nad Dogtown. Rozumiem. A teraz spływaj stąd. Czekaj. A co z...
powiedziałem, spierdalaj, zanim się rozmyślę. Coraz ciekawiej. Poczekaj, aż odjadą i wyłącz ten imprint, bo się przegrzejesz. Dopiero się rozkręcam, Silverhand. Teraz pozostaje złożyć raport Hansowi. Nieźle rozegrany, Aguilar. Cześć, V. Zaskoczony? Cieszę się, że dzwonisz. Powinniśmy porozmawiać. Zgadza się. Spotkajmy się w MOW. W takim razie, do zobaczenia. Jak postępy? Jak przemyślał swoje nastawienie? Przemyślał. Voodoo Boysi wypadli z gry. Doskonale. Coś jeszcze? Jak twierdzi, że ten twój Bennett wącha się za Rasaką. Człowiek przyparty do muru potrafi twierdzić różne zaskakujące rzeczy. Fixer natomiast potrafi odsiać plotki od faktów. Ale to już moje zmartwienie. Dobrze, że mi o tym mówisz. Co teraz? Czas oddać hołd poległym. Aguilar pojawi się na ceremonii pogrzebowej Hansena i zabezpieczy przekazanie władzy. Zabezpieczy? Czyli przewidujesz kłopoty? Takie uroczystości wzbudzają silne emocje. Ludzie reagują irracjonalnie. Ceremonia odbędzie się w Black Sapphire. Wejdziesz bez żadnych problemów. Rozumiem. Umarł król? Niech żyje król. Powodzenia. Thank you.
Masz jakiś problem? Przez nieznaną organizację na terenie Międzynarodowego Transorbitalnego Portu Kosmicznego Night City. Akurat o dziesiątki ofiar, głównie wśród pracowników Orbital Air. Paraliż ruchu lotniczego oraz wielomiliardowe straty materialne to smutny bilans tego bezzasadnego aktu agresji. Znam tę retorykę. W ten sposób nakręca się wojna. Wiadomości łączymy się z Myers to stara wojskowa pizda i wie, jak eskalować konflikt. CEO Orbital Air. Jedno jest pewne. Gdy skoczą sobie do gardeł, wygramy się będzie mieć wątpliwości, kto stoi za atakiem na klejnot w koronie pańskiej korporacji. Night Corp to chyba oczywiste. Port w Night City to dla nich symbol kolejnych porażek w kosmicznym wyścigu z liderem technologii orbitalnej, czyli z nami. Nie byłam pewna, czy przyjdzie. Pozazdroszczą nam sukcesu. Ten cały atak... Dużo się wydarzyło. Chyba potrzebuję z kimś o tym pogadać. No to mam szczęście. Dobrze cię widzieć, Alex. Mimo wszystko. Także tego... Sam widzisz. Sprawy się trochę skomplikowały. Zaprosiłaś mnie, żeby deliberować nad stanem świata? NUSA zwijają manatki. Ja też już siedzę na walizkach. Moje ostatnie zadanie? Zlikwidować ciebie. Ale przecież mnie nie zabijesz. Mylisz się. Zostało ci kilka miesięcy życia, prawda? Poczekam. Mam już w portfolio kilka. To był wypadek. Prawdopodobnie zgon z przyczyn naturalnych. Chłopaki skisną z zazdrości, jak zaliczę. Zmarł po długiej i wyczerpującej chorobie. Weź tę monetę. Jakby ktoś nie wierzył, że wykonałaś rozkaz. Jesteś pewien, że nie chcesz jej zatrzymać? Po prostu weź. Chcę się dowiedzieć, jak to było z Reedem. A co już wiesz? Najpierw się napijmy. Za tych, których już z nami nie ma.
Starzekiego. Legendę Afterlife. Mojego przyjaciela. Za Jackiego. Za Jackiego. Ja wypiję za Rida. Niech spoczywa w pokoju. Za Rida. Człowieka honoru, patriotę, kompana. Jak to było, Vi? Jak umarł? To ja go zabiłem. Musiałem. Reed. On nie dał mi wyboru. Nie było innego wyjścia. Nie było. Będzie ci brakować Reeda? Był dla mnie martwy przez 7 lat. Po prostu muszę sobie przypomnieć, jakie to uczucie. Pieprzony los agenta FIA. No, to za ludzi z zasadami. I za wszystkich ludzi z zasadami. Twój kraj właśnie rozpętał kolejną wojnę korporacyjną. Nowe Stany Zjednoczone Ameryki nie mają nic wspólnego z atakiem na kosmodrom. Night Corp też nie. Orbital Air od dawna szukał pretekstu, żeby pozbyć się konkurencji. Prędzej czy później i tak skoczyliby sobie do gardeł. Nie macie skrupułów. Songbird też ich nie miała. Co będziesz porabiała w oczekiwaniu na moją śmierć? Będę się nudzić. Nareszcie. Powodzenia, Alex. Uważaj na siebie. Ty też. Pamiętaj, to ja mam cię zabić. Nie pozwól, żeby ktoś mnie ubiegł. To co? Monaco? Blisko. Ale też będzie ciepło. Fajna dziewczyna. Szkoda, że stoi po złej stronie. Dobra, wstawaj. Chodź, trzeba znaleźć nowych ludzi, których polubisz, a potem zabijesz.